Naukowcy stworzyli koncept perfekcyjnie dostosowanego ciała do życia na naszej planecie. Grupa anatomistów chciała sprawdzić, jakby wyglądało ciało kobiety, gdyby ewoluowało na wyżyny swojej funkcjonalności. I model nazywa się Alice 2.0, jest rekreacją ciała pani profesor i pomysłodawczyni całego projektu, czyli Alice Roberts. I tak, kobiety by posiadały torbę na dziecko jak u kangurów, po to, aby ono się tam do końca rozwinęło i łatwiej się rodziło. Strusiowe nogi, abyśmy byli szybsi oraz mobilniejsi, ponieważ nasze kolana są skomplikowane i często pojawiają się tam jakieś problemy. Kocie uszy dla lepszego słuchu, powiększone oczy, bo nasze aktualne oczy mają martwe punkty, które mózg wypełnia, także tego nie dostrzegamy. Zostałby zmodyfikowany kręgosłup, natomiast wiązałoby się to z brakiem biustu, a w środku znalazłoby się wytrzymałe serce od psa i wzmocnione płuca. Mnie tylko zastanawia, jakby wyglądała męska wersja takiego ciała.